Europoseł składa interpelację do KE w sprawie Turowa. Europoseł Jacek Saryusz-Wolski, składam interpelację do KE w sprawie Turowa. Składam interpelację parlamentarną do Komisji Europejskiej w sprawie bezprawnej i bezskutecznej decyzji dotyczącej kopalni Turów, poinformował w czwartek na Twitterze europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski. Według Saryusz-Wolskiego decyzje w sprawach bezpieczeństwa energetycznego państw członkowskich mogą być podejmowane jedynie przez Radę Unia Europejska jednogłośnie. Polski eurodeputowany we wcześniejszych tweetach pisał, że decyzje w sprawie kopalni Turów 7% energii to 3,2 milionów gospodarstw domowych może podejmować według artykułu 192 ustęp 2c w związku z artykułu 194 ustęp 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tylko Rada i tylko jednomyślnie, a nie TSUE. Tym samym sankcje TSUE są bezprawne i bezskuteczne w RP, bo wpływają znacząco na strukturę zaopatrzenia w energię, dodał.